Mamy tutaj takie urządzonko Huawei T3 MediaPad, 2 giga RAMu, 8 cali, wgrane dwie wersje Aigo, wgrany TomTom, wgrany Sigic, dodatkowo tam Janosik, Waze, Speed Camera. No i na przykład włączmy TomTomka. O, tu już ostatnio wyszukiwałem w tym momencie, o, tak to wygląda. Jesteśmy tutaj w tym momencie w Wałbrzychu. Poszukajmy sobie, no przykładowo, Norymberga w Niemczech, w Bawarii. O, tak to się prezentuje, jedziemy. Parametry pojazdu. No i szuka sobie traski teraz. Duma. O, no już jakoś ma 557 km. Ma jakoś drugo już 506 km przez Czechy. No i jakoś trzecio jeszcze znalazł 554 km. O, ustawienia. O. I tutaj mamy 557 km, 23,24. No to jedno urząd. Tutaj teraz jest Aigo Pongo. Tak to się prezentuje. To jest na całą też Europę. Przykładowo weźmy sobie w Austrii i jedźmy do Grazu. Przykładowo. Wybierz cel. O, obliczanie trasy trwa. No i już tutaj jakoś znalazł 890 km. O, i tak to wygląda w tej wersji Aigo. Mam jeszcze drugą wersję Aigo. W drugiej wersji musimy ustawić parametry. Chwila, moment. Język polski, zużycie, pojazd, samochód ciężarowy, drogi okresowo płatne, promy, pociągi i tak dalej zaznaczamy. O, tak to wygląda w 3D. Nowa traska, tutaj jest tylko polski wgrane, przykładowo do Poznania pojedźmy. Długość, data, o. No i tak to się prezentuje, o. No i Sigic Premium. O, i przykładowo pojedźmy sobie do Gdańska. To jest też mapa Polski, jakby ewentualnie ktoś by potrzebował, to mogę wgrać. O, tutaj mamy tonarze, mamy wiadukty, no nie, też pokazane. Mogę wgrać inne państwa, jeśli komuś byłyby potrzebne w Sigicu. Tutaj trochę dłużej on już myśli, ten Sigic, niż te dwie poprzednie nawigacje. O, znalazł mi trasę 562 km z Wałbrzycha do Gdańska w tym momencie. Za 100 metrów skręć w prawo. O, następnie tak skręć to, w prawo. I tak opóźnienie ruchu na twojej trasie zmieniło się na 12 minuty.